Zostaliście oskarżeni o zdradę ludu Republiki Wietnamu poprzez pomoc obcym wrogim siłom w knuciu spisku zmierzającego do obalenia obecnego rządu i o przyjmowanie łapówek od wrogów Republiki. Uznaje się was za winnych i zostajecie niniejszym skazani przez sąd wojenny na najwyższą karę. Śmierć bez pochówku. Szalejący piorun. Bangkok, Tajlandia. Przepraszam pana. Nazywam się Scott Wilde. Szukam mojego przyjaciela, Amerykanina. Nauczył mnie taekwondo. Boks tajski to nie to samo. Tracisz czas, on nie jest dwujęzyczny. O co chodzi, skarbie? Nie ciebie pytałem. Szukam mojego przyjaciela Maka. Co on mówi? Że boks tajski jest gorszy od koreańskiego taekwondo. Nieźle mówisz ich językiem. Co mu powiedziałaś? Co mu powiedziałam i co zasugerowałam, to dwie różne rzeczy. O co mu chodzi? Rozwalił mu się worek treningowy i szuka czegoś, żeby go na nowo wypchać. Powiedz mu, żeby się sam wypchał. Can any
Czy nikt mu nie wytłumaczył, co to gościnność? Każdy dostaje to, na co go stać. Zobaczmy, na co stać jego. On chce walczyć. Okej. Co powiesz po tej rozgrzewce na prawdziwą walkę? Z przyjemnością stanę z tobą na ringu. Kiedy już znajdę Maca Jarvisa. Maca Jarvisa? Czego chcesz od tego wypierdka? Nie nazywaj go tak. Przez wiele lat był dla mnie jak brat. Jest bohaterem wojny w Wietnamie. Wielka rzecz. Są ich tysiące. O co chodzi? Wykorzystał cię i porzucił? Nie potrafiłby zawiązać sobie sznurowadła, co dopiero zrobić coś tak skomplikowanego. Powiedz mi, gdzie go znajdę, a zniknę, zanim policzysz do trzech. Spróbuj superstar Pat Pong. To była kiedyś jego melina. Co to jest Pat Pong? Dzielnica rozbitków życiowych. Jeśli chcesz mieć całe kości, trzymaj się od niej z daleka. Dzięki za słowa zachęty, ale zrobię, co sam uznam za stosowne. Pan chce się zabawić? Nie, nie. Hej, mister, chcesz piękną kobietę? Dziękuję, może później. Później. Dobrze, później, później. To nie jest mój dzień. Prezydencja Fanien. Chciałbym rozmawiać z Sulin. Proszę zaczekać. Proszę, otwarte. Ona lubi duże. I jest dziewicą. Dla pana specjalna cena. Wynoś się. Sulin, tato, gdzie się tak śpieszysz? Jest do mnie telefon. Dlaczego? Ona jest pierwsza klasa. Won. Sulin przy telefonie. Panno Nien, mówi Frank Dobbles, zastępca sekretarza sekcji studentów zagranicznych. Są pewne kłopoty z pani dyplomem. Z moim dyplomem?
Komisja egzaminacyjna jest ogromnie zbulwersowana pani gorszącym związkiem z niejakim Scottem Weldem. Musimy prosić o natychmiastowy zwrot dyplomu. Scott, przestań. Gdzie jesteś? W Bangkoku właśnie przyjechałem. Mówiłeś, że przyjedziesz w przyszłym tygodniu. Tęskniłem za tobą. Ja też za tobą tęskniłam. Powiedziałaś już rodzicom? Czekałam z tym na twój przyjazd. Gdzie się możemy spotkać, żeby, no wiesz, zjeść kolację? Znam fantastyczny lokal. Palace Garden na Sukhum Vit Road. Mam lepszy pomysł. Może byśmy... To dziewczyna dla ciebie, numer jeden w Tajlandii. Daj sobie spokój, ty też nie chcę. Wynoś się. Scott, co się tam dzieje? Zabierz ją stąd. Przepraszam, skarbie. Chłopak hotelowy odprowadza komuś sukę i pomylił pokoje. Do zobaczenia tam, gdzie mówiłaś. Zarezerwuję stolik. Cześć. Dobrze, cześć. Dobry wieczór, sir. Czy mogę służyć? Proszę stolik na dwie osoby. Czy ma pan rezerwację? Jestem z kimś umówiony. Czy może zna pan pannę Sulinien? Proszę tędy, sir. Dziękuję. Witamy w Tajlandii pana Scotta Wilda. Witaj, kochanie. Scott! Podobają ci się? Piękne. To ty jesteś piękna. A ty nadal nie prasujesz koszul. A czego się spodziewałaś po kawalerze? Usiądźmy. Po raz pierwszy czuję się jak pętak. Nie martw się, tata jest tu udziałowcem. Musi mi się nieźle powodzić. Przypuszczam, że ma też udziały w kopalni diamentów. Wydawało mi się, że Wietnamczycy są biedni. I są. Tata pracuje w przemyśle elektronicznym. Zamówiłam ulubione dania taty na wypadek, gdybyś chciał zrobić na nim wrażenie. Co jest dobre dla twojego ojca, będzie dobre i dla mnie. Co to jest? Smażona szarańcza. To duszone cykady, a to wędzona, suszona iguana. A to jaskółcze jaja? Nie, to jaja tygrysa. Prawdziwe jaja tygrysa? Czuję, że pertraktacje z twoim ojcem mogą być trudne. Wolę spróbować zupy. Nie będę nawet pytał. Może to ci będzie smakować. Specjalność zakładu. Uwielbiam to. Kiedy idę do chińskiej knajpy, zawsze to zamawiam. To najlepsza kiszona fasola, jaką w życiu jadłem. Kochanie, to móżdżek małpy. Bardzo zabawne, skarbie. Zaraz będzie trochę lepiej. Czy ze wszystkich hoteli w Bangkoku musiałeś wybrać akurat ten? Przewodniku miał 5 gwiazdek.
Udawaj, że to Beverly Hills Hotel. Nie podoba mi się tu, ciarki mnie przechodzą. Jak wasza wysokość widzi, nie szczędziłem kosztów. Twoja uprzejmość nie pozostanie bez nagrody. Halo? Mówi Nien Van Kiem. Jesteś tam? Co się stało? Jak to wszyscy nie żyją? Co z generałem? Słyszysz mnie? Cholera. Uwielbiam się z tobą kochać. Ja też. Scott, kiedy byliśmy w koledżu, trochę cię okłamałam. Moja rodzina nie jest biedna. Mamy dużo pieniędzy. Mój tata obraca się w wysokich sferach. Nie będę miał o to pretensji, pod warunkiem, że zaakceptuje mnie takiego, jakim jestem. Pieniądze nie dają szczęścia. To pewnie znowu ten Alfons. Jaki Alfons? Mówiłem ci. Mamy rozkaz wziąć ją żywą. Palnij mu w łeb. พาคนแล้วเนี่ย
Zdradzieckie psy. W tym domu mieszkają sprzedawczycy. Nie możesz tam wejść. Czy to ten adres? Niech pan patrzy, kapitanie. Co się tu dzieje? Skąd to masz? Należy do mojej narzeczonej. Chcę odnaleźć jej rodziców. Muszę im powiedzieć, że została porwana. Jesteś aresztowany. Za co? Nie możecie tego zrobić. Jestem Amerykaninem. Musicie mi przeczytać moje prawa. Nie masz żadnych praw. To jest Tajlandia. Chcę się widzieć z adwokatem. Podam was do sądu. Kiedy pan Jens się z wami policzy, będę właścicielem tego kraju. Co się łączy z Sulin? Już wam mówiłem, że jesteśmy tylko przyjaciółmi. Mówiłem, że jesteśmy tylko przyjaciółmi. Ile razy mam powtarzać, żebyście zrozumieli. Chcę się skontaktować z konsulatem. Powinieneś był o tym pomyśleć, zanim zacząłeś zabijać ludzi w Tajlandii. Konsulat by ci to odradził. Przysięgam, że to nie była moja wina. Usiłujesz mi wmówić, że ci ludzie byli na głodzie? Narkotyki to niebezpieczna sprawa. Zamknij się. Co pan o tym sądzi? Myśli pan, że da się to załatwić? Tak, jeśli konsulat da panu zielone światło. Po pańskim telefonie poinformowałem o wszystkim konsula generalnego, już wyraził zgodę. Kapitanie, przewieźcie tego młodego człowieka do bazy numer 5. Będzie tam czekał samolot, który zabierze go do Singapuru. Zawiadomimy urząd imigracyjny, żeby zablokowali mu wizę na 3 miesiące, dopóki ta afera się nie skończy. Dajcie mu trochę pieniędzy. To, co się stało, nie było jego winą. Chciał tylko pomóc. Odlecisz specjalnym samolotem do Singapuru. I radzę ci, żebyś nie wracał. Dlaczego mam odlecieć? O co jestem oskarżony? O morderstwo. A może wolisz wisieć?
Jak leci? Znasz może Maca Jarvisa? Kogo? Duży gość, 200 funtów, ponad 6 stóp. Amerykanin. Na górze. Dzięki. Cześć, Mac. Jak leci? Nadal sikasz w pieluchy mały? Co jest duży? Nie możesz go położyć? Świetny sposób, żeby sobie zrobić krzywdę. Chodźmy na piwo. Cześć, kochanie. Dwa piwa. Nie potrzebowałem twojej pomocy. Poradziłbym sobie z tym facetem. Jasne, synu. Wciąż ten sam zadziorny kogucik. To było 10 lat temu, Meg. Mam rozumieć, że się zmieniłeś? Możemy się założyć. O co chodzi? O nic. Bierz piwo i chodź. Coś ci pokażę. Dobra. Chodź tutaj. O co chodzi z tym morderstwem? Skąd o tym wiesz? Bo jesteś głównym bohaterem lokalnych wiadomości. Co się dzieje? Dwaj faceci próbowali mnie wczoraj zabić. Może miałeś przy sobie za dużo białego proszku? Nie żartuj, przecież mnie znasz. Masz rację. W porządku. Chce ci się jeść? Umieram z głodu. Znam jedno miejsce, gdzie można się przetrącić bez obawy o to, że ktoś ci będzie podkradał frytki. Chodź. Spróbuj tego, synu, dodaje energii. W takim razie bardziej jest potrzebne tobie. Przypuszczalnie masz rację, synu. Za długo tu jesteś. Posłuchaj, synu. Musisz być rozsądny. To jest Tajlandia, a nie Indiana. Takie sprawy zwykle same się rozwiązują. Poza tym muszę pilnować mojego interesu. Mam dość własnych kłopotów. Mac, to do ciebie niepodobne. Myślałem, że przyjechałeś tu dla wielkiej przygody, a ty przeszedłeś na emeryturę. Spokojnie, wieśniaku, nie przeginaj pały, bo... Chodźcie, albo umrzecie. A trzecia możliwość? Dobrze, idziemy.
Nikt tu nie podkrada frytek. Ostatni raz poszedłem z tobą na kolację. Darł sobie żarty. Wpadliśmy w tarapaty i trzeba będzie cudu, żebyśmy się wyminęli. Może wystarczy prysznic. Nie ruszaj się. Zastygłem jak posąg. Ty się nie ruszaj. Mac, to jeden z facetów, którzy porwali Sulina. Ach tak. Dobry wieczór. Gdzie jest dziewczyna? Gdzie dziewczyna? Nie wiem. Posuń się, synu, nie chcę, żeby mózg cię opryskał. To przypomina otwieranie puszki piwa. Tro Nhu Chet. To po wietnamsku góra śmiertelnej wspinaczki. Co to takiego? Góry Kardamon. Kambodża. Szybko, spływajmy stąd. Jaki interes prowadzisz? Części zamienne. Trochę z Ludowej Republiki, trochę od wuja Sama. Małe przedsiębiorstwo importowo-eksportowe. Starcza na chleb, co? Mówisz, że jak się nazywa tatuś Sulin? Nien Van Kiem. Dlaczego? Ponieważ to nie jest porwanie, tylko wojna. Zaraz, zaraz. Jaka wojna? Nien Van Kiem jest znanym wietnamskim uciekinierem. Kiedy w Saigonie złożono karty, zwiał stamtąd z rodziną i cholernie dużym majątkiem, który Ho i jego chłopcy nazwali złotem ludu. Co gorsza, krążą pogłoski, że próbuje osobiście sfinansować zamach stanu. Wiem na pewno, że ma kontakty z kambodżańskim ruchem oporu, który walczy z Wietkongiem od lat. Oni korzystają z każdej szansy, jaka im się trafia. Co to ma wspólnego z Sulin i ze mną? Przed ostatniej nocy przeprowadzono czystkę w armii wietnamskiej. Zginęło wielu ważnych ludzi. Sulin porwano zeszłej nocy i zabito całą jej rodzinę. Nie całą. Jej ojciec uciekł. Skąd wiesz? A już uwierzyłem, że przeszedłeś na emeryturę. Owszem, jako emeryt mam znaczne ulgi podatkowe. Bardzo zabawne. Dlaczego nie odnajdziemy ojca Sulina? Ponieważ albo się ukrywa, albo nie żyje. Zresztą nie mam ochoty go szukać. Widzisz?
Tokariew 19F, najnowszy model. Obawiam się, że twoja pani służy za przynętę. Ktoś ważny chce dostać jej ojca. I to bardzo. To twoje ostatnie słowo? Skąd ta pewność? Ponieważ dziewczyna nie byłaby dziś w rękach naszych wietnamskich przyjaciół bez pomocy radzieckiej specjalnej grupy doradczej. Muszą mieć bazę operacyjną gdzieś w Kambodży. Otwierać. Jak musimy ją odbić. Jasne. Weźmiemy dywizję piechoty morskiej, która czeka na zapleczu, zaprowadzimy w sam środek armii wietnamskiej i zażądamy uwolnienia Sulin. Nie masz lepszych pomysłów? Zapomnij o marszu weselnym. Znajdź sobie inną towarzyszkę zabaw. W Azji jest ich pełno. Sulin będzie matką moich dzieci. Z tobą czy bez ciebie zamierzam ją odbić za wszelką cenę. W porządku. Chcesz rozpętać wojnę? Masz ją. Jesteśmy w końcu starymi kumplami. Poza tym, co by ludzie powiedzieli, gdybym puścił takiego smarkacza bez opieki? Teraz gadasz do rzeczy. Gadanie zabiera czas, a my go mamy mało. Potrzebny nam środek transportu i trochę towaru dla tubylców. Przyjmujesz czeki? Trzeba by oddziału ludzi, żeby obsłużyć ten złom. Poza tym nie stać cię na niego. Pójdziemy tak, jak stoimy? Nie, przyniosę ci czarną piżamę, żebyś ładnie wyglądał. W porządku, do roboty. Muszę załatwić parę telefonów. To powinno wystarczyć. Helikopter może tu być w każdej chwili. Zbierajmy się. Cholera. Wychodźcie, jesteście aresztowani. Szybko. Macie 30 sekund, żeby wyjść i poddać się. Chcę ich mieć żywych. Thank you.
ty. Witajcie na pokładzie. Terry, co tu robisz, czarownico? W tej chwili wydaje mi się aniołem. Jeśli spodziewaliście się świętego Mikołaja, to macie niespodziankę. Więc co ma być, dzielni skauci? Bangkok z lotu ptaka? Zabiję tego sukinsyna, który ją przysłał. Ta gęś nie odróżnia wiernika od miksera. Mów za siebie, nikt nie zna tych terenów tak jak ja. Poza tym działania na tyłach wroga to moja specjalność. Zresztą, gdybym wiedziała, że to o was chodzi, powiedziałabym szefowi, żeby się odpieprzył. Dobrze, daj mi pilotować. Nie ma mowy, chcę jeszcze trochę pożyć. Ja też. Moglibyście mi powiedzieć, o co tu chodzi? Jest wkurzona, bo jej nie zerżnąłem. Boi się, bo nieraz wyrżnął łbem o matę. Granica między seksem i przemocą jest bardzo cienka. Szkoda, że ją zatarłaś. Nie wiedziałam, że jesteś taki drobiazgowy. Jeśli chcecie wysiąść, proszę bardzo, i tak dostanę forsę. To brzmi znajomo. Terry, pamiętaj, że każdy dostaje to, na co go stać. Słuchaj, błękitnooki, chwileczkę, to wy się znacie? Poznaliśmy się na twojej sali ćwiczeń. Chryste. Torby z folii są pod siedzeniami, panowie. Mogą wam być potrzebne. Są wiadomości o mojej córce? Niestety nie. Chłopak znowu uciekł. Jak mogliście do tego dopuścić? Ktoś mu pomógł odlecieć za wschodnią granicę. Cholera, dlaczego do Kambodży? Myślicie, że ona jest w Kambodży? To możliwe. Chłopak mógł się czegoś dowiedzieć. Może próbować skontaktować się z panem. Jeśli to zrobi, proszę nas natychmiast zawiadomić. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, że porywacze nie cofną się przed niczym. Kończy nam się czas. Robimy co w naszej mocy, sir. Witajcie w Kambodży, chłopcy. Gdzie tablica? Jakieś 150 mil za nami. Dzięki za ostrzeżenie. Zbliżamy się, Mac. Lepiej mnie stąd pilotuj. Po co? Lecisz na takiej wysokości, że popilotuje nas wietnamski radar. Rób swoje i nie wtrącaj się do mnie. Zgoda? Widzisz to pole? Tak. Ląduj na nim. Tak jest. Można ufać tym partyzantom? Muszę mieć pewność, że wyjdę żywa, jeśli coś pójdzie źle. Na ziemi nie jesteś w swoim żywiole. Nie martw się, wszystko pójdzie dobrze. Gdyby poszło źle, wynoszę się tak szybko, jak tylko dam radę zapalić silnik. Twoim zdaniem to uczciwe? A jak ty uważasz? Co tu robicie? Tol nol, tol nol. Myślałem, że ich znasz. Znam, tylko nie mogę sobie przypomnieć skąd. Pułkowniku Tolnol. Jestem Mac. Mac, przyjacielu, wreszcie się spotykamy. Pułkowniku, to mój towarzysz, Scott Wild. Scott.
A to nasz pilot. Witam. Mac, co się sprowadza do mojego kraju? Sprawa osobista, pułkowniku. Zawsze stawiasz ostre warunki, Mac. Wejdźcie. Usiądziemy i porozmawiamy. W porządku. Pułkowniku, córka Niena Van Kiema jest trzymana w niewoli gdzieś w górach Kardamom. Poprosił nas, abyśmy ją znaleźli i uwolnili, jeśli jeszcze żyje. Ten łańcuch górski zajmuje duży obszar. Poza tym to teren okupowany przez Wietnamczyków. Dlaczego myślicie, że wiem, gdzie ona jest? Czy tygrys spałby na nieznanym terenie? I dlaczego miałbym wyświadczyć wam przysługę? Jej ojciec byłby panu wdzięczny. To prawda, że Nien Van Kiem jest bardzo pomocny naszej sprawie, ale mamy pewien trop. Góra śmiertelnej wspinaczki. W takim razie prosisz o zbyt wiele, mój drogi. Góra śmiertelnej wspinaczki to kryptonim tajnego radzieckiego obozu szkoleniowego ukrytego w dżungli łańcucha Kardamom u źródeł rzeki Sangker. Sowieci przygotowują tam oddziały Wietnamczyków i Kambodżan do odszukiwania i niszczenia grup ruchu oporu działających na tych terenach. Stosują metody terrorystyczne i tortury najgorszego rodzaju. Ich długoterminowym celem jest uzależnienie od siebie narodów południowo-wschodniej Azji. Celem bardziej bezpośrednim – zniszczenie naszego ruchu. Próbowaliśmy wysyłać tam naszych ludzi, ale żaden z nich nie wrócił. Ta dziewczyna musi być dla was warta dużo pieniędzy, skoro zrobiliście taki kawał drogi. Jest wiele warta dla swojego ojca. Więc będzie was to sporo kosztować. Koszty nie są problemem. Widzi pan? Mam tego 100 sztuk. Dla pana 20% zniżki. Przykro mi, Mac. Żebym dał sobie radę z wietnamską artylerią, potrzebuję większej siły ogniowej. No cóż, panie pułkowniku, czy to się nada? Chwileczkę, czekaj, ja... Widzę, że ukrywałeś to przede mną, Mac. Nie, mniejsza o to. Wezmę jeden, po cenie. Zapłacę ci czarnym ryżem. Nie, 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 pułkowniku, opium. Daj spokój, Mac. Dla ciebie to pestka. Jasne, Mac. Jak nie sprzedasz, będziesz mógł wypalić. Zgódź się. Do diabła. Znowu pan wygrał, pułkowniku. Dobrze. Chciałbym postawić jeszcze jeden warunek. Jeszcze jeden warunek? Do waszego powrotu zatrzymam pilota. Nie ma mowy. Możesz się zesrać, pułkowniku. W charakterze zastawu? Właśnie. Cóż, pułkowniku, jeśli ma to panu sprawić przyjemność, proszę bardzo. Chyba żartujecie. Nie mam zamiaru słuchać tego pieprzenia. Jesteście bandą sukinsynów. Wynoszę się stąd w cholerę. Powodzenia. Zabiję cię, Mac. Przysięgam, że to zrobię. Jak zawsze stawia pan ostre warunki, pułkowniku. Nie czekaj na nas, skarbie. Napisz, kiedy dostaniesz pracę. Artyleria wietnamska. Państwo wybaczą. Co się tu do diabła dzieje?
Do rzeki. Synu, wpakowałeś mnie w kłopoty. To co robimy? Jak to co? Spadamy stąd. A co z Sulin? Nie mogę jej tak zostawić. Nie jesteśmy wyposażeni do walki. Ty zboczeńcu! Jak sobie chcesz. Bawcie się dobrze. Zmieniłem zdanie po namyśle. Słysząc taki wrzask, komuchy uciekłyby, gdzie pieprz rośnie. Zamknij się, Mac, bo zrobię z ciebie miazgę. Próbowałeś mi wyciąć paskudny numer. Mac miał plan. Jaki plan? Powinniśmy się byli jej pozbyć od razu. Gdyby nie jej powietrzne akrobacje, dranie by nas nie wyniuchały. Przestań, Mac. To, co się stało, nie jest tylko jej winą, ale i twoją, bo się w niej kochasz. Dzięki, Scott. Masz bujną wyobraźnię. Zastanówmy się, co robimy. To twoja kampania, synu. Ja głosuję za powrotem. Ty nie masz głosu. Jesteś naszym nadwornym błaznem. Ja też cię kocham, Mac. Wy róbcie, co chcecie. Ja mam zamiar znaleźć ten obóz. Jej ojciec musiał wam obiecać kupę szmalu. Idę ze Scottem. To znaczy, jeśli mnie chcesz. Hej, Florence Nightingale. Mnie też by się przydało trochę pielęgnacji. Myślałam, że węże zrzucają skórę. Ty nie? Co się stało? Nien zniknął, ale mamy jego córkę. Przyprowadź mi ją. Tak jest. Kto to? Martwy to czerwony Khmer, a ten, który niedługo umrze, to jego chiński łącznik. Walczy jak tygrys. Odciąć go!
You are a good fighter. Tak dobrze walczysz? No? Good. Świetnie. Dam ci szansę walczyć o życie. Przeciwko mnie. Zaczynamy. Niezły jesteś, przyjacielu. Pozwolę ci odejść wolno. Dotrzymałem słowa, głupcze. Teraz jesteś naprawdę wolny. Nie bój się, moja droga. Nie zrobię ci krzywdy. Poczekamy na twojego ojca. Przyjdzie po ciebie, prawda? Jesteś odrażający. Zwierzęta cię wołają, słyszysz je? Nie trać nadziei, panno Nien, tylko ona cię trzyma przy życiu. Szybko idziemy. Słyszycie? Tak, i mogę się założyć, że to nie gong na obiad. To buddyjscy mnisi. Powinni być w stanie wskazać nam drogę. Akurat. Nie ufam nikomu, kto nie je mięsa. Daj spokój, Mac. Oni tylko po całych dniach śpiewają. Odrobina zen załatwi sprawę. Byle nie odmownie.
Scott ma rację. Oni są nieszkodliwi. Poza tym trochę warzyw dobrze by ci zrobiło. Podobno są świetne na zatwardzenie. Popatrzcie, to wygląda jak w czasy dla mnichów. Może dziś będzie barbecue. Moje ulubione danie. Co jest? Oddaj mi broń. Dlaczego? Nie wolno jej wnosić na teren klasztoru. Zwariowałeś? Jesteśmy w Kambodży. Rób, co mówi. Już i tak masz złą karmę. Nie pogarszaj sprawy. Wiem. Właśnie się tym martwię. To mi się nie podoba. Czy wierzycie w Buddę? No cóż, czy żabia dupa jest wodoodporna? Mac, czy możesz nam powiedzieć, jak stąd trafić do głównej odnogi rzeki Sanker? Zgubiliście się? Szukamy znajomego. Rozumiem. Wasz cel leży tam, gdzie słońce zachodzi. Wskażę wam drogę. Chodźcie. Nie będziecie musieli podróżować drugą klasą. Wyślę was helikopterem. Musiałeś być kłusownikiem w poprzednim wcieleniu. To się teraz mści. Co? Należysz do ginącego gatunku. Spróbuj uruchomić tę łódź. Będziemy cię kryć.
Nie wątpię, a jeśli na was nie zaczekam, nigdy nie zobaczysz swojego ukochanego. Wysadzę łódź w powietrze. Szybko, leć! Cholera, wiedziałem, że zwieje. Nie wolno ufać babom. Ona tylko zawraca łódź. Te dranie ją mają, Meg. Szybko, szybko. Myślę, że jednak da się powiedzieć coś dobrego o tej religii. Zobacz. Chyba znaleźliśmy prawdziwych mnichów. To wygląda na wymuszoną medytację. Za drugimi drzwiami mamy nowy gatunek ananasów. Można by tym wysadzić pół ulicy. Na co to wszystko? Myślę, że te zabawki płyną rzeką do Małej Rosji. Więc zajmijmy się ich dostawą. Thank you.
Wyjaśnijmy coś sobie. Nie załatwiam spraw z pachołkami. Będziesz musiał sam ze mną walczyć. Jeśli wolisz, zajmę się najpierw nim. Chodź. Good try. Nieźle, panienko. Po Amerykance spodziewałem się lepszych manier. Szkoda, twoi przyjaciele nie żyją. Jeśli nie będziesz rozsądna, dołączysz do nich. Ślepa uliczka. Stąd są tylko boczne drogi. Zresztą w wodzie nie zostawimy śladów. Myślisz, że damy radę? Nie wiem. Pieprzone boczne drogi.
Według informacji porywaczy, pańska córka jest przetrzymywana gdzieś na zajętych przez Wietnam terenach Kambodży. Nie chce pan przyjąć naszej ochrony, więc jeśli spróbuje pan sam dostarczyć złoto do granicy, za nic nie odpowiadamy. Czuję, że to pułapka. Jestem pewien, że nie chodzi im o pieniądze, tylko o mnie. Ale czy mam jakiś wybór? Ona jedna mi została. Muszę zaryzykować. Jeszcze raz dziękuję, kapitanie. Dziękuję za pomoc. Mów, kto cię przysłał. Dopilnuję, żebyś wyszła stąd żywa. Powiem ci. Organizatorem wycieczki były wakacje w Kambodży. Organizatorem wycieczki? Mówiłam już, że odłączyłam się od wycieczki. Mieliśmy dziś oglądać szczątki B-52 i... B-52? Naprawdę powinnam już wracać. Jeśli spóźnię się na kolację, nic nie dostanę. Co? Czy mówię za szybko? Znasz teorię małych mózgów i dużych kutasów? Dość, robisz ze mnie idiotę. To nie trudne. Zaatakowaliście moich żołnierzy. To byli mnisi i zaatakowali pierwsi. Chcieliście dotrzeć tutaj. Nie znoszę, kiedy następują zmiany w programie wycieczki. Podobna historia zdarzyła mi się kiedyś na Bermudach. Zamknij się. To dla niej ryzykowałaś życie. Nie wydaje się tego warta, prawda? Nie martw się, nie skończysz tak jak ona. Nie będzie na to czasu. Sulin, właśnie dowiedzieliśmy się, że twój ojciec wyjechał do Ameryki. Zostawił cię. Leaving you behind. Nie! Your father. Żyłaś tak długo tylko dlatego, że czekaliśmy na twojego ojca. Ale skoro on o ciebie nie dba, my też nie będziemy. Zabijemy cię. Ty draniu. To twój ojciec dokonał wyboru. Nie ja. Not mine. The blood. Twoja krew jest na jego rękach. Budują dla was szafot. Czyżby? Ty pierwszy z niego skorzystasz. Masz moje słowo. Nie uda ci się go dotrzymać. Na pociechę postaram się załatwić ci zwrot kosztów od organizatora wycieczki. Chryste, synu, może jeszcze zaczniesz walić w gong. Masz. Tymczasem walnij sobie to. Najlepiej będzie, jeśli się stąd wyniesiemy. Zapominasz o Sulin. Chyba tak. Mam do ciebie jedno pytanie. Słucham. Myślisz, że trafiłbyś z tej kuszy w moją głowę? Tak sądzę. Czy to propozycja? Niestety nie. Mam pewien pomysł. Najpierw musimy zdjąć strażnika z wieży.
kalinka moja, czarniaga malinka, malinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja, czarniaga malinka, malinka moja. Dlaczego tu jesteś? Sama chciałabym wiedzieć. Przyjechaliśmy cię odbić. Ale naprawdę jestem tu z powodu Scotta. Scotta Wilda? Znasz go? Mamy się pobrać. Gdzie teraz jest Scott? Nic mu się nie stało? Jest w drodze razem z Makiem. Do rana powinni tu być. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Zdjąć im przepaski. Chciałem, żebyście wzięły udział w porannym karmieniu. Myślę, że to was trochę rozerwie. Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś pracować w cyrku.
Jesteś skrzyżowaniem szakala i węża. Wystarczy. Zaczynamy. Musisz trafić w ser po drugiej stronie, bo inaczej nie martw się, jesteś kryty. No na razie, wiesz co masz robić. Pierwszą pozycją w jadłospisie są wasze stopy. Drugą wasze nogi. Sprytne, prawda? Czy to ty tak śmierdzisz, czy krokodyle gówno? Atakować. Macie! Yeah.
Mac, uważaj! Użyj nóg. Chodź, kochanie, chodź. Nic z tego nie będzie. Najpierw wróć. Mac! Mac, nic ci nie jest? Jesteś mi coś winna. Co nowego poza tym? Gdzie Scott? Szybko! Szybciej! Szybciej! Przestań, nie ruszaj się. Nawet przez chwilę nie możesz wysiedzieć spokojnie? Nigdy mnie o to nie prosiłeś. To nie znaczy, że nie chciałem. To nie znaczy, żebym posłuchała. Czy zawsze musisz mieć ostatnie słowo? Ah!
people. Już dobrze. Odeszła stąd. Let's get the hell out of here. Wynośmy się stąd w cholerę. Imperial Entertainment Poland, Warszawa. Tekst Zuzanna Naczyńska. Czytał Lucjan Szołajski. Thunder has made